Co Cię motywuje do tego, co robisz? Na pewno są rzeczy materialne, które mnie motywują. Jestem przede wszystkim dla Od zawsze lubiłem sportowe samochody. A to jest bardzo kiepskie hobby. Generalnie ludzie wiesz, nie mają wewnętrznej potrzeby robienia rzeczy perfekcyjnie. Dla większości ludzi ok jest po prostu wystarczająco dobrą, do, dobrą strategią. Jest na przykład jeden bank, z którym długo pracuję i. Ja widzę, że tam sukcesywnie ta zmiana w całej organizacji następuje. A banki, ogólnie, w prezentacjach i w komunikacji, no to jakby ci to wyjaśnić, mm, to nie są muskary. <śmiech> <śmiech> I dzisiaj, jakby na taką krytykę, której celem jest po prostu wyrządzenie ci krzywdy, no to jest prosta odpowiedź. Gdzieś tam jest na pewno przycisk. Tak. Zbanuj i jakby. Mogę to przeklinać? Musisz. Zapraszam wypierdalać wtedy. No. Cześć, tu Oskar Lipiński. Jestem współwłaścicielem marki Dan. Zostałem wybrany dyrektorem e-commerce roku 2024 w kategorii produkcja. Możesz spodziewać tu szczerej, brudnej prawdy o marketingu e-commerce. Bez lukrowania rzeczywistości, 100% praktycznej wiedzy i soczyste marketingowe mięko. Napisz do mnie teraz na Instagramie kurs, a podeślę Ci darmowy 6-dniowy mini kurs o e-commerce. Za zaczynamy. Gratulacje, blisko 20% z Was subskrybuje mój kanał, ale nadal 80% tego nie robi. Więc chciałbym zachęcić do subskrypcji. Kliknij teraz w przycisk subskrybuj. A jeśli cenisz moje wartościowe treści, które daję na YouTubie, to będzie takie fajne mikro wsparcie. Dołożysz cegiełkę do tego, co tworzę każdego dnia. Przechodzimy do kolejnego odcinka. No i potem zorientowałem że w Rolexie to jest tak, że muszę tam, tam pójść, nie no pogadać, no co, bajka, w ogóle tak, cały tak. ten storytelling. A ja tam wiem, bo budowany z tymi tobłami w Genewie, też tak, tam w, w Turychu. Czy no. Nie pamiętam, chyba w Turych to było jednak. I wylądowaliśmy na tej ten ryf, na, na Gran Canari. Spoko. Zaczęliśmy tam. Mychsteria z Rolexem. Tak, na tej Gran kanarii No i tak sobie myślę, nie, no kurde, chodzi za mną ten zegarek. Nie, nie ale po co mi ten zegarek? Czy nie potrzebuję go, żeby w ogóle cokolwiek zrobić? W sensie, jakby nie, nie potrzebuję tego zegarka. Uh -huh. I tak. No, ale tylko dwa kilometry od hotelu jest ten, ten butik. Dobra, to, to, to chodź pójdziemy, nie, tak tylko rzucę okiem, nie, i tak patrzę, mają na stronie, mówię, dokładnie ten, który chciałem. Wchodzę do sklepu i chciałbym zegarek taki, tutaj ta Panią, nie mamy tego, a jaki macie? No taki, ja tak patrzę, patrzę i tak, no nie wiem, nie wiem, nie jestem przekonany, tak właśnie ten biały i tak, Chciałem z niebieskim tłem, nie? I tak ładnie się świeci. A mogę przymierzyć. Dobra, niech mam przymierzy, Dobra, niech będzie. Mówię. W sumie to ze sklepu e wezmę. A, a pani szkóra. mówi, że no tak, tak, ale no nie może bo tak po prostu sprzedać, bo nie mam coś do ustawione, um, Bana, chyba muszę. Muszę o, ociupinkę wyżej. Ale nie jestem przekonany, tak? Jakby... Okay. Czy, jest okay? czy wyżej? Wyżej no, zrobimy, no trochę byśmy chodzili. Albo ty, tak, to tutaj. Aa, a, widzisz, mamy to, to, to mi jest to ten mikrofon w domu. Okej, okay, teraz mi wąski zaimponował. No. no, o, to jest lepiej. Y, no i tak wiesz, sobie gadamy. Mówię, że ja bym go wziął, a pani nie, to musi tam do kierownika po te wystawowy, że to tak nie sprzedają, trzeba się umówić i w ogóle. Ojo, to się nie zdążymy umówić. A skąd pan jest? Z Warszawy. No tak. Jak to z Warszawy? A co pan robi w Warszawie? Mówię, no mieszkam tam. A dlaczego akurat w Warszawie? Mówię, no, no nie wiem, to jest stolica, no. wygodnie, wszędzie blisko i w ogóle. No a dlaczego akurat w Polsce? Mówię, no, no bo jestem Polakiem. To <laughs> w Polsce, nie? A pani tak patrzy na mnie. Mówię po hiszpańsku tak prawie jak oni, no ale nie tak jak oni, nie? W sensie no, czuć. Ale akurat mało gadaliśmy, tam wymieniliśmy, nie wiem, 7-8 zdań. A że były tam, wiesz, jakieś takie zwroty typu cyferblat czy coś, no to wróciłem tak na pani. A co pan jest Hiszpanem? no nie. Ty, Jorge, chodź zobacz, pan mówił kszpańsku jak po polsku. <grym> <grym> tak, mówi się, jakby to był jego język. Mówię a to nie, to nie muszę dzwonić. To 8400 będzie, nie? A, no, to <grym> tak. Też jest case. Trzeba, <grym> że... Trzeba albo wychodzić swoje, tak. albo wystać w listach, albo mieć tak. re jakby requesty tak. od osób. Z... No. I nagle by się okazało, że zegarek jest na sprzedaż, nie? Trochę taka historia. Fajnie. No on jest fajny, w sensie teraz trochę poleciały w dół te Rolexy, mm. ale myślę, że się odbiją. Ja to. Ja nie, nie kupuję rzeczy, żeby sprzedawać. Nie szanuję ich na tle, więc y, potem się nie do sprzedaży. No, ale możesz go w ogóle sobie wypolerować jest tak nówka. A, Mam tak? tego gościa, no, a. który jakby robi cię jak Kurde, to wezmę kontakt po co. Y, bo to jest w ogóle tak, przejebane z tymi zegarkami, y, w ogóle tutaj można przeklinać, u ciebie, Oczywiście. tak? Oczywiście. Przejebane z tymi zegarkami, bo nie potrzebujesz ich, nie chcesz ich, i nagle jakiś kumpel A Ale to ci... już chcesz rzucić ten wątek w rozmowę, czy zaczynamy od początku? A nie, to wszystko jedno. Nie A, nie tak. wiem, czy A bo to od Rolexów będzie... Wszystko jedno, tak to może być takie trochę, wiesz, jakby dwóch nojków się spotkało, jeszcze pewnie uprzywilejowani, nie? I, Spoko, to i... ja myślę, że w ogóle nie ma sensu zaczynać, temat gdzieś tam jest w połowie ucięty. Dobra. W czasie też podwyższyłem ci mikrofon. Dobra. jesteśmy. Więc to jest rozpoczęcie, którego się nikt nie spodziewał? Nie. Ale ciekawa historia, bynajmniej. My mm, tak. Myślę, że możemy zacząć tak na wszelki padek jeszcze raz, bo nie wiem, czy to kogokolwiek będzie interesowało poza naszymi rodzicami, nie? Zobaczymy. Tak. Kamil. Oscar Hej. Tak. Głównym partnerem podcastu jest Marka DAK, który jestem współwłaścicielem oraz dyrektorem e-commerce. Torebki skórzane, szyte od 30 lat w Lublinie. Bardzo się cieszę na to, że znalazłem partnerów strategicznych, z których usług na co dzień korzystam. Shopper oferuje kompletny ekosystem usług w obszarach takich jak sprzedaż wielokanalowa, finanse, logistyka i marketing internetowy. Shopper oferuje 100% wsparcia w sprzedaży online. Sam z niego korzystam jako Marka DAK. Sam AI, platforma Smart Marketing Automation, z której również korzystam. Autopay, niezawodne płatności online dla sklepów internetowych, oraz innych biznesów online. Nowoczesne usługi dla flot oraz błyskawiczne doładowywania telefonów. Zaufane.pl to integralne rozwiązanie do pozyskiwania opinii o sklepie i opinii produktowych, które pomaga e-commerce'om w budowaniu solidnej reputacji poprzez skuteczny marketing opinii. Dzięki wykorzystaniu tej technologii pozyskiwanie, zarządzanie oraz prezentowanie recenzji staje się łatwe i efektywne. Nie zabraknie także partnerów medialnych, czyli e-commerce w praktyce, Marketer Plus oraz nowy marketing. Sam korzystam, czytam i dzielę się tam wiedzą. Nie przedłużając, zapraszam Cię do odwiedzenia mojej strony internetowej Oskarlipiński.pl oraz zapisałem się na newsletter. W każdą niedzielę o 9.00 wysyłam garść praktycznych informacji e-commerce oraz marketing. Pamiętam, Kamil, jak napisałem do ciebie na Instagramie kilka miesięcy temu mm -hmm. i chciałem mówić się na rozmowę, i wysłałeś mm -hmm. mi screen swojego kalendarza. Tak było. I ja mówię: O kurczę, tu jest bardzo, bardzo, bardzo pełno. Dużo niezorganizowania. Nie? A może zorganizowania. Oh. I zastanawiam się nad jedną rzeczą. Mm -hmm. Co cię motywuje? do tego, co robisz. Dużo tej pracy. Masz na myśli do takiej intensywności pracy? Tak. Czy w ogóle... Wiesz to wydaje mi się, że nie ma jakby jednej motywanty. Nie wiem, czy w ogóle wszystkie są emisyjne, jak to się chwilę zastanowię, więc muszę przez chwilę to przefiltrować. Ja w ogóle ci wysłałem screen tego kalendarza, dlatego, że ja mam problem z odmawianiem, zwłaszcza jak widzę, że ktoś ma drive. A wiesz, żeby zrobić swój podcast, czyli żeby w ogóle regularnie wypuszczać content, żeby znaleźć tych gości, w ogóle, żeby się trochę postarać, no to Musisz mieć drive, tak? W tak, sensie ileś nagrałeś chce. podcastu w życiu? 26 już. No to stary, to jesteś jakby w jednym 1% najbardziej tak, więc, regularnych tak. ludzi. nie? I to w, jakby... w 4 miesiące. Tak. To jest, w ogóle bardzo szanuję to podejście i to jest super. No ja mam problem z tym, żeby ludziom, którym się chce, a mam wrażenie, że jest ich znacznie mniej niż byśmy sobie tego życzyli, przynajmniej ja, mhm. żeby powiedzieć, nie, wiesz co, nie mogę, bo coś tam. I ja sobie też zdaję sprawę z tego, że mój kalendarz no, wygląda trochę jak, nie wiem, zemsta wszystkich niezrealizowanych czynności. Nie przekonuję, tak? Jak ja ci mówię, że ja mam najbliższy wolny termin, w którym możemy cokolwiek sensownego zgrać za trzy miesiące, to to, umówmy się, brzmi jak bullshit, tak? Więc ja wtedy zrobiłem coś mało profesjonalnego, czyli zrobiłem ci screena z tego kalendarza, i wysłałem, mm -hmm. ale zrobiłem to nie po to, żeby, nie wiem, cię zniechęcić, tylko żeby powiedzieć, ej, sorry, jest mi głupio, że ci nie mogę powiedzieć wcześniej, no ale mm -hmm. wiesz, no, nie wywalę szkole, nie wywalę wykładu. Generalnie nie lubię wywalać rzeczy, na które się zgodziłem. Mm -hmm. Muszę umierać totalnie, żeby nie wiem, nie przyjechać na wykład, czy na, na szkolenie. No dość powiedzieć, że na przykład I Love Marketing, które jakby siłą rzeczy musisz kojarzyć. Kiedyś byłem na tej konferencji, występowałem z Anginą. Nie? W ogóle to było moje najlepsze wystąpienie na Marketing. W ogóle ja byłem kiedyś na konferencji chyba. Z tak. Pięć lat temu, kiedy występowałeś na Marketing. Może to było nad to? Nie, chyba nie. nie, ale bo to było dwa, dwadzieścia, no. dwadzieścia dwa. To, było, to, nie, na, to, to, to był taki taki epizod, że tam tydzień przed tym wystąpieniem przychodzę do. W sensie tak bardzo źle się czułem, z cztery dni przed idę do lekarza, no i wiesz, umieram, nie? Tam 39 stopni gorączki, tam w ogóle dusisz się. No dramat, to nie dramat. Idę do, do, do tego lekarza i mówię, no taka głupia sprawa, za kilka dni mam wystąpienie i może byśmy tutaj coś podziałali. A pani, no dobra, już opisuję L4. Nie, 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 pani nie rozumie. <głosi> Musi pani postawić na nogi, tak żebym doszedł do siebie, a na te 25 minut wystąpienia, to proszę mnie tak wyszprycować, żebym na chwilę zapomniał, że jestem chory, a potem mogę kolejne dwa tygodnie umierać, ale no nie mogę tego wystąpienia odpuścić. A pani mówi pan jest naprawdę chory, ale to nie ten lekarz. Ja mówię, no póki co, ja tu nie przychodzę z innymi wątpliwościami, proszę doraźnie pomóc. Nie? Więc na, odpowiadając na twoje pytanie, przedłużając y, wywód, bo nie znam dokładnie na to tak z głowy y, odpowiedzi, na pewno są rzeczy materialne, które mnie motywują. Jestem przede wszystkim harą. od zawsze hmm. lubiłem sportowe samochody, a to jest bardzo kiepskie hobby. W sensie, znaczy, inaczej, to jest bardzo nieekonomiczne hobby. Nie hmm. wszystko musi się opłacać w tak, życiu. Tak, tak. I bardzo lubię w ogóle samochody, nawet nie z uwagi na to, co one dają dookoła, tylko po prostu, no, sprawia mi przyjemność jazda fajnymi samochodami. I zawsze tak miałem. Hmm, może trochę dlatego, że nie wiem, mój tata był z wykształcenia mechanikiem, chociaż nigdy w tym zawodzie nie pracował. I lubiłem wizyty, wiesz co, w salonach samochodowych. nie, w sensie lubiłem jakby od zawsze samochody. Więc to na pewno jest jeden czynnik. Dwa teraz w trybie super przyspieszonym spłacam mieszkanie, bardzo duże mieszkanie, które tam... Yy, no, Czyli powódki finansowe. Tak, ta chwilowo, tak. Na pewno to w jakiś sposób Cię motywuje, ale z drugiej strony yy, ja lubię to co robię. Ja lubię wykładać, lubię szkolenia, też jakby, widzę, że to się przekłada na jakieś sensowne efekty. I to jest jedyna rzecz, którą do tej pory znalazłem w życiu, w której udało mi się uciec od jakiejś takiej przeciętności. O no tak, mm -hmm. wydaje mi się, że to jest, to jest jakby najbardziej, to jest naj najdokładniejsza definicja, którą jestem w stanie znaleźć, czyli taka ucieczka od przeciętności. Każdego motywuje pewnie co innego, ale jakby to, że możesz robić coś znacznie lepiej niż reszta, powoduje, że, że chcesz to robić bardziej, nie? I mnie, o, mnie napędza rywalizacja. Rywalizacja. To, tak, tak. I za każdym razem, jak wychodzisz na szkolenie, to odczuwasz przyjemność, nie masz momentów, w których mówisz, o kurczę, będę no mówił to 30 razy. Proszę ja 30 razy w tym tygodniu, nie, ale. No tak, miałem mm, długo dokończyć w tak. tym tygodniu. Hmm, czy są momenty, które cię nudzą, bo powtarzasz się po raz kolejny? Było tak. I pewnie jeszcze tak wiele razy będzie. Natomiast ja sobie to przeramowałem. W sensie zmieniłem trochę interpretację. Bo dzięki temu, że ja mam takie momenty, które odgrywam toczka w toczkę, niemal tak samo za każdym razem, mm -hmm. to, to mi daje niebywałe poczucie kontroli. No bo szkolenia to jest dziwny sport. Szkolenia w ogóle konsulting, ale szkolenia najbardziej. Bo to jest sport, gdzie za każdym razem jesteś pierwszy dzień w pracy. Nie znasz tych ludzi. Mm -hmm. Albo bardzo rzadko ta grupa się powtarza. Chyba, że wracasz do kogoś, to już jest zupełnie inna relacja. Jeżeli pierwsze poszło dobrze, no inaczej byś pewnie nie wracał, ale jeżeli idziesz do kogoś po raz pierwszy, to ci ludzie cię nie znają. Nie wiem, czy wiesz, kojarzysz, jak się przechodzi pierwszy dzień do pracy, no to tak. Nie wiesz, gdzie jest ekspres, nie wiesz, gdzie w ogóle się wchodzi, wychodzi, nie wiem, gdzie są toalety, niczego nie wiesz w tym miejscu. Jest bardzo dużo rzeczy, które wprowadzają taką. Jakby to powiedzieć, częściową niepewność do Twojego zachowania, no bo między innymi z tego wynika stres, że nie masz poczucia kontroli. Więc to, że środowisko jest nowe, za każdym razem wprowadza ekstra element jakiegoś tam stresu napięcia. Dalej, nie znasz tych ludzi. Dzisiaj jest mi trochę łatwiej prowadzić w ogóle szkolenia, no bo raczej jest tak, że przynajmniej część osób na tym szkoleniu mnie już skądś kojarzy. Albo było na wykładzie, nie wiem, widziało jakieś, jakieś nagranie, skądś mnie raczej kojarzy. Niezwykle rzadko się zdarza, tak? Że przechodzę sobie dzisiaj na, na zajęcia, na szkolenie czy na wykład, i ludzie sobie myślą o nie znam tego typa, kto to jest. To jest jakby dzisiaj spory handicap, że już ktoś coś widział. Ale no, część osób ciągle cię nie widziała. Część osób ma jakieś swoje przekonania, pomysły, część osób na przykład coś wie, no ale niestety wie to źle. I to jest fatalne. nie? W sensie oni przechodzą z przekonaniami, które są dalekie od prawdy. One są, nie wiem, no, tak dalekie od prawdy, jak warburg, od osiągów, i niestety ty musisz to odkręcić. I dzięki temu, że pewne fragmenty materiału masz zgrane na taśmę i potrafisz się odegrać, odtworzyć, bawić się nimi, znasz wątpliwości, które za chwilę padną, znasz kontrargumenty, które tam już wielokrotnie przechodziłeś, to to ci daje poczucie kontroli. Więc z jednej strony. Jasne, jest to nudne, ale z drugiej strony jest to takie panaceum na ewentualny nadmierny stres, którego nie chcesz, zwłaszcza ten negatywny stres. Mhm. A jest dużo osób, no bo przeszkoliłeś naprawdę ogromną ilość ludzi, którym nie udało się pomóc. Jakby to było tak ciężkie przebrnięcie przez pewne przekonania, że oni wyszli wręcz powiedziawnie niezadowoleni z tego szkolenia. Wiesz co, nie prowadzę statystyk mówiących o tym, ile razy nie udało się kogoś czegoś nauczyć, gdy chciał. Gdy nie chciał, czasem nic nie zrobisz. Ale ja robię dzisiaj mniej więcej, powiedzmy z ostatnich, myślę, że uśredniając 10 lat, ale ogólnie jestem w szkoleniach od 2004 roku. To ostatnie 10 lat to robię 200 dni szkoleniowych rocznie. Mhm. No? Czyli relatywnie dużo. No powiedzmy, że połowa tych szkoleń jest jednodniowa, połowa jest dwudniowa, część to są jakieś tam wykłady, no ale mniej więcej to jest 150 grup yy, szkoleniowych. Łącznie. Nie? To w, tej, w, w prezentacjach, jak już jestem w tej, w tej części, to miałem trzy y, takie, na no, to mówię, zwroty. Czyli mm -hmm. ludzie albo nie chcieli zapłacić, albo byli bardzo niezadowoleni, albo coś im tam się wyjątkowo nie układało. Y, no, powiedzmy trzy i pół, bo tak jakby połowa grupy była raz niezadowolona, a połowa była w sumie całkiem spoko. Zwłaszcza te trzy zwroty były zawsze z herów. <laughs> Okay. I z jednej firmy. A, do której dlatego jeszcze nie wiem, ciekawiej. Nie wiem, dlaczego mnie tam z powrotem zaprosili. No bo jak ja jestem z czegoś niezadowolony, to po prostu tam nie wracam, nie? Mm -hmm. A oni jakby do skutku próbowali. Nie wiem, czy tę nazwę tej firmy tu rzucę, czy nie. Ale ja tam nie wracam. Ja sobie powiedziałem, mm -hmm. ja ich nigdy więcej nie będę szkolił. Mm -hmm. Ja tam nie wrócę. No są tacy ludzie, z którymi nie rezonujesz i tyle. I to pół zwrotu, które było, to to pół zwrotu, to też były dziewczyny yy, z hr -ów które były z tej firmy, tylko wcześniej się nie pracowały. Okay. Tam jest jakiś vibe czy gen, do którego ja się nie nadaję. Są oczywiście ludzie, którzy nie wiem, czasem nie są zachwyceni albo stwierdzają, że jest ok, ale bardzo rzetelnie nad tym produktem szkoleniowym, czy na tą metodyką, którą mam, staram się pracować i chciałbym, żeby to był taki produkt, który sam, sam chciałbym kupić. Mm -hmm. Więc z biegiem lat jest mi łatwiej, bo jest to trochę jak Porsche 911, czyli no z iteracji na iterację poprawiasz po prostu rzeczy, które wcześniej ktoś dostrzegł, że były, nie wiem, złe, nieoptymalne i tak dalej. Czyli jeżeli robisz czegoś tak dużo, lub w danej dziedzinie widziałeś praktycznie wszystko, dalej możesz to schronić, nie mówię, że nie, ale no zasadniczo większość obiekcji już widziałeś. Albo słyszałeś, no dotarło do ciebie. Do ciebie nie dotarło, a poprowadziłeś półtora tysiąca szkoleń, stary przemyśl swoją robotę. <noise> to może nie jest dla ciebie. Więc oczywiście to się, nie mówię, że w ogóle nie zdarza, ale tak, żeby to była katastrofa, jak nie wiem, moja złamana noga po nartach, to, to już coraz rzadziej, na szczęście, nie? W sensie trzy i pół sztuki. I było takie jeszcze, powiedziałbym, półtora, które bym zakwalifikował jako mm, takie, takie w sumie to nie wiemy, nie jestem przekonany. Ja wiem, że mam rację, jak to mówię, bo już to wiele razy mówiłem, ale nie potrafię tego sprzedać. Czyli to jest takie pół na pół, nie? Czy ci goście tego nie kupili? To znowu to akurat była jedyna techniczna grupa w moim życiu, która stwierdziła, no nas to nie przekonuje, ale no tak czasem bywa po prostu. No tak, to i tak całkiem dobra statystyka. Tak, i bardzo mnie denerwuje, jak ktoś mówi, że a ja to nigdy nie miałem nikogo niezadowolonego na, szk na szkoleniu. To albo szkoliłeś jedną grupę w życiu, no albo no, nie ma takiej możliwości. No, no, ludzie nie chcą rozmawiać o porażkach, hmm. bardziej o sukcesach, też z tego to pewnie hmm. wynika. Dzisiaj w ogóle rozmawiałem w temacie edukacji z cofounderem Tutlo hmm. i mocno wchodziliśmy trochę głębiej w temat w ogóle edukacji w Polsce. I znałem jeszcze jeden aspekt w przypadku twojej szkoleń, no bo tak, mamy tą 3,5 osoby, które są niezadowolone. Tak. Ja też. 3,5 poza... grupy. 3,5 grupy. Ale tych grup było. Tak. I pół osoby tysiąc, to było. 3,5 tysiąca. Nie? Tak. Więc jakby to. Jesteśmy tak. w relatywnie niezłej sytuacji. Myślę, że w całkiem dobrej. Ja też posiadając swój e-commerce, też prowadzę konsulting, szkole klientów z e-commerce'u i widzę taką zależność, że ten produkt może być dopracowywany może być tym mm -hmm. Porsche, o którym wspomniałeś tak. tylko. Co się dzieje po? Czyli nie mówimy o osobach niezadowolonych, tylko tych, co przyszły na szkolenie, mm -hmm. przyswoiły jakąś wiedzę, no. ale potem jej, jakby to powiedzieć, w pełni nie wykorzystały. Jak to u Ciebie wygląda? Bo zawsze mnie mm -hmm. interesuje temat edukacji i z Michałem Stutlo, cofounderem też o tym rozmawialiśmy, że ludzie po prostu, tak jak jest z zebukami, tak jak jest z mm -hmm. kursami, oni po prostu tak. kupują, żeby zaspokoić ten pierwszy głód wiedzy, mm -hmm. a potem wszystko się tak rozłazi w tej bieżących, codziennych działań. Pytasz się, ile osób kończy, czy to z nich nie jak? faktycznie w pełni przyswaja tę wiedzę i ją wykorzystuje? Czy kiedyś nad tym się zastanawiałeś? Nie, no w pełni to myślę, że nikt, albo no bardzo niewiele osób, tak? Ale ludzie z tego programu naprawdę korzystają bo no, jakby oni mnie oznaczają na Instagramie na przykład. Okay. Jest tam taka metoda, na którą mówią sobie metoda karteczkowa i ona generalnie polega na tym, że sobie układasz linię narracyjną tego, co chcesz powiedzieć, iterujesz, szukasz poprawek i tak dalej. I to jest metoda super dziwna, jak na nią spojrzysz za pierwszym razem, ale jak zaczniesz jej używać, no to się okazuje, że to jest najszybszy sposób układania sensownych treści, jaki jesteś w stanie znaleźć. Tu przynajmniej najszybszy, jaki ja znalazłem. Testowałem wiele. Więc te kartki wyglądają tak na początku jak, no nie wiem, jak po prostu plama pomysłów na ścianie, a potem im się układają. I oni są zdziwieni, że to powstaje, więc o nim nie oznaczają. Ej, nie wydaje mi się, żeby była jakakolwiek metoda powodująca, że ktoś zobaczy coś, co nawet mu się podoba, a potem to wdroży. Generalnie ludzie, wiesz, nie mają wewnętrznej potrzeby robienia rzeczy perfekcyjnie. Dla większości ludzi... OK, jest po prostu wystarczająco dobrą, do, dobrą strategią. Zasadniczo, jak chcesz do kogoś do czegoś zmotywować, no to nakłaniasz go do zmiany. Go ją obojętnie. I ludzie z definicji nie chcą się zmieniać. Po co mam się zmieniać, skoro mogę nic nie robić? Więc muszą mieć jakąś motywację, żeby to, to, to zmienić, ale nie masz na to stuprocentowego wpływu. Sam mam zresztą kilka kursów online, które kupiłem, i wiem, że jak się zbliży potrzeba, to będę. Chętniej je próbował przejść. Ale mam je sobie na półce, niech one tam leżą na jakąś konkretną godzinę i jak będzie czas, to, to do nich wrócę. Nie wiem, czy jest sens z tym walczyć. Tym bardziej, tylko że jakby rozdzielmy dwie rzeczy. Mhm. Bo jak masz kurs online, kupujesz. Teraz jest pewnie okienko sprzedażowe, więc warto byłoby kupić jak się da. Tak. Może kiedyś <laughs> będzie to potrzebne. Jak będzie potrzebne, wrócę i się tego nauczę. Albo jak mnie deadline przyciśnie. Nie? Deadline jest najlepszą metodą oszacowania, ile będziesz pracował nad prezentacją. On ci od razu mówi, ile masz czasu i tyle zużyjesz. Tak. Ostatnie 24 godziny będziesz zużywał, no po prostu jak węgiel w zimę. No, ale jak jesteś na kursie stacjonarnym, no to już trener ma spory wpływ na to, czy przynajmniej tam rundę zrobisz. I mam takie wrażenie, że akurat w tych szkoleniach, o których się tutaj odnosimy, to ludzie na zajęciach coraz chętniej tych metod używają, no bo też zajęć na zajęcia. Ja widzę, co ich nie przekonuje, co, co, co nie działa, co im sprawia trudności. I ta iteracja powoduje, że no po prostu lepiej tę kreskę w nowym projekcie metaforycznie tego edukacyjnego samochodu prowadzisz, nie? Mhm. Pewnie da się ją poprowadzić lepiej, ale masz tam spory wpływ na to, żeby jakoś ich zarazić. Ja. Mm, Jestem w działce, która nazywa się edutainmentem. To jest strasznie trudny kawałek chleba, ty pewnie wiesz. No bo sporo z tych szkoleń, czy w ogóle z wykładów, dla mnie to już jest tak naprawdę kwestia długości, którą trzeba przebiec, ma charakter mocno rozrywkowy. Po co? No, po to, że jak się dobrze bawisz, to jesteś w stanie dłużej wytrzymać. Po prostu, jak jesteś czegoś cały czas ciekaw, to, to, to po prostu. Przyspajasz te wiedzenie, a jeżeli coś cię nudzi, nawet tego potrzebujesz, to non stop musisz sam się popiechać, żeby próbować to zrozumieć. A jeżeli ułożysz tę narrację w taki sposób, że non stop chcesz wiedzieć, co było dalej. Oprócz tego raz na dwie-trzy minuty się uśmiechniesz, a nie wiem, raz na 7-8 minut w szkoleniach po prostu wybuchniesz całego uśmiechu, to się dobrze bawisz. I ta rozrywka w edukacji jest czymś na kształt. Dobrych suplementów diety. One ci nie zastąpią tego, po co przyszedłeś, ale zasadniczo suplementów i przypraw. Czyli jest tam jakaś wartość odżywcza, ale jak dołożysz te przyprawy i suplementy, to po prostu całość działa lepiej. Nie? I, i, I dlatego Edutainment powoduje, że ludzie po prostu dobrze bawią, i raczej w większości przypadków, no korzystają z tego chętniej. Mm -hmm. No i znowu edutainment jest wredną rzeczą. Bo możesz rozumieć reguły, jak powstaje komedia, a potem próbujesz tego używać i się okazuje, że no, to są tylko próby. Jest taki etap, gdzie nauczysz się struktur komediowych, a potem je testujesz i piszesz swoje żarty. I ja na ten etap mówię drenaż znajomych. Mm. <laughs> po prostu, no, ludzie po prostu przestają odbierać od ciebie telefony. Jesteś, jak chcesz, jak masz za dużo znajomych na Facebooku, to jest metoda. Rok nauki komedii, zwolnij się. Nagle się okazuje, że, że, że idzie łatwiej. Wiesz, nieodczytane, nie? To, mhm, jak z byłą partnerką po prostu, nieodczytane. I jak już przez to przebrniesz, to wtedy nagle się okazuje, że wszystko jest prostsze. Powiedziałeś w ogóle fajną rzecz, która mi teraz utkwiła w głowie, że jak już jesteś w tej sali szkoleniowej, no to jakby jesteś zobligowany do tego i musisz. No masz kontakt nawet z tym z tym, z tym wykładowcą, szkoleniowcą, mm -hmm. szkoleniowcem. A fajną rzecz w ogóle robi nim przykład na Ostory. Ona robi takie mm -hmm. kursy, tak, tak, tak. w których właśnie trochę. Była u mnie na szkoleniu ostatnio. A, była u ciebie. Mm -hmm. Fajnie. Ona robi kursy z mentorami. Mm -hmm. I to jest w ogóle taka ciekawa, moim zdaniem, formuła nauki tych w takich kursach cyfrowych i online-nowych, mm -hmm. że masz tego nauczyciela, który cię prowadzi za rączkę, tak. że masz tą motywację I, mhm. i to nie wiem dlaczego, ale w jakoś w Polsce jeszcze nie jest bardzo spopularyzowane, mhm. mm, ale to mogło być też takie dość fajne uh, wprowadzenie no, jakby nowości trochę na, na rynku takim edukacyjnym mhm. uh, i, i jakby też no tej, takiej motywacji, bo ludziom tak. tego najbardziej chyba brakuje. Tak, bo ten deadline faktycznie cię do czegoś motywuje. I to jest ten blended learning, czy jak to tam się w ogóle teraz nazywa, jest całkiem fajnym pomysłem, że no wiesz, robisz coś wedle programu kursu, potem to korygujesz z mentorem, to jest fajna, fajna, fajna formuła. I robiłem kilka w ogóle tego typu hmm. podejść do kursu, który mam. U mnie odizolowałem to chwilowo, mam jakąś tam społeczność, na której ludzie raz na jakiś czas testują sobie swój materiał, który jest gratisem do, do kursu. Natomiast jest to zawsze walka o czas, tak, czyli albo zrobię, albo tam włożę trochę więcej paliwa, albo włożę w kursy takie dla, nie wiem, które prowadzę na co dzień na żywo i, i, i to jest kwestia jakiegoś tam wyboru. Natomiast u mnie e-learning na razie to jest jakieś 15% przechodów, może mniej więcej, nie wiem, 10-15%, tak bym powiedział. Więc. To wynika z tego, że po prostu robisz szkolenia dla dużych firm i jest to bardziej opłacalne? Czy jakby ten segment jeszcze nie jest zagospodarowany i by już to zmienił w przyszłości? Wiesz, jak to fajnie powiedział Yogi Berra. Nie wiem, czy kojarzysz, była taka postać. To nie misiogi, tylko Yogi Berra to był taki baseballista, który był protoplastą misia jogi i wyglądał trochę jak misiogi. Okay, więc, to tak nie Więc dlatego. I on powiedział, że no, przewidywanie jest trudne, zwłaszcza jeżeli dotyczy przyszłości. I ja nie wiem, co będzie za moment. Mam jakieś plany, żeby pewne rzeczy. Mam swój produkt cyfrowy, więc mam jakieś plany, żeby te działki powiększyć. Ale znowu nie mam jakiejś wielkiej potrzeby zmiany tego, co jest teraz, bo mam swoje duże grono klientów. Mam bardzo niewielki zespół szkoleniowy, tak niewielki, jak on może być, czyli szkolę. ja, Ewentualnie część szkoleń otwartych prowadzę z Janidą Bą, którą pewnie kojarzysz. Mhm czytam tam jakiś, nie wiem, raz na jakiś czas wykład z Piotrkiem Zielonką od ekonomii behawioralnej. Robię jakieś, nie wiem, rzadko wykłady czy, czy okazjonalnie, nie wiem, szkolenia w parach, ale jest mi dobrze tak, jak jest. Czyli tych klientów jest na tyle dużo, lubię ich, w ogóle jestem w bardzo komfortowej sytuacji, że jak jesteś sam i masz do obstawienia 20 dni w miesiącu, jak dobrze pójdzie na szkoleniach, a zapytaj masz na 40 dni, no to musisz wybrać, z kim pracujesz, lub ich po prostu przestawić. No, to bo... jest super fajny komfort, tak. żeby wybrać. Tak, i to jest fajny komfort. Co prawda, znowu ludzie podchodzą czasem do ciebie jak do gbura: no bo, ej, czemu nie masz dla nas terminu? Czemu, jakby tam dzisiaj było zapytanie, i ktoś tam mówi, że no, chcielibyśmy początek września. Mówię, że no, jakby początek września nie dam rady, chyba, że niedziela. No to w takim razie druga połowa września. Mówię, no. Początek listopada to jest najsam pierwszy, co jestem w stanie znaleźć. Trzy dni z rzędu. Taki jakby nietypowy projekt. No to pan jest niepoważny. <głosy> <głosy> no, może jestem, nie, ale przede wszystkim jestem po prostu zajęty, tak? Nie, nie, a to jest takie granie sztuczną niedostępnością. I właśnie dlatego wysyłam kalendarz. Nie? Że po prostu... Jest to bardzo tak. prosty sposób komunikacji. Nie mam. Nie? po prostu nie mogę. I to jest fajne, że możesz sobie tych ludzi wybierać, z kim pracujesz. Dobierasz też partnerów, często za których jesteś długoterminowo odpowiedzialny. Jest na przykład jeden bank, z którym długo pracuję, i ja widzę, że tam sukcesywnie ta zmiana w całej organizacji następuje. A banki, ogólnie, w prezentacjach i w komunikacji no to jakby ci to wyjaśnić? Hmm, to nie są muskary. <głos> <głos> nie, to jest... Zrozumiałe. Tak. I oni, wiesz, dla nich to tam czapki wybuchają na, na tym szkoleniu, ale ja tam poprowadziłem kilkadziesiąt grup, nie wiem, pewnie z 60. I super jest to, że kolejne grupy przychodzą i mówią, ja znam Hanie, Hania była na tym szkoleniu i no to była osoba, która bała się w ogóle wyjść przez tłum, a teraz wszyscy jej prezentacje dajemy, żeby to ona robiła. I to jest super, nie? że wiesz, <noise> zmieniasz coś u, u, u podstaw. Widzisz te zmiany, taką wewnątrz organizacji, tak jakbyś wszedł tam i stwierdził, a to będzie po prostu jak w incepcji, nie? że to od wewnątrz, to rozbijemy te złe prezentacje od, od wewnątrz. Czyli jest to taka ciekawa misja. Jest to motywujące na pewno. Tak. A w tym swoim ogromnym zespole szkoleniowym. Tak. Jakie miałeś największe, największe wyzwanie, które udało ci się pokonać? W tym, żeby dogadać się sam ze sobą. No bo jakby mój zespół zakłada szkoleniowo chwilowo mnie. No tak. I... Dlatego jest duże. Tak. Wiesz, na pewno ego, ego jest bardzo duże, to trzeba czasem otworzyć okno, żeby się zmieściło. I to jest ta działalność, której jestem teraz, to, to nie jest moja pierwsza firma. Mhm, tak. Bo zacząłem od prowadzenia szkoleń u kogoś, byłem kontraktorem takiego partnera Microsoftu, potem założyłem jakby swoją firmę, która też się stała tam partnerem Microsoftu w kontekście tam szkoleń Excelowych, projektowych i tak dalej. Potem byłem w firmie Oracle'owej, jednocześnie będąc tu w tym Microsoftie w sensie jakby byłem wspólnikiem, potem też jakby wykupiłem udziały w Stenda Polska i potem dopiero założyłem Prezart w postaci, która już dzisiaj nie funkcjonuje. I dopiero po jakimś czasie okazało się, że wiesz co, jako soloprener możesz zarabiać więcej martwić się mniej i szybciej się rozwijać. I to też jest ciekawa rzecz, że ja zawsze myślałem, że żeby zarabiać relatywne, relatywnie dobre pieniądze, to musisz mieć dużą firmę. No i pewnie jak, nie wiem, celujesz w trzy wille w Monako, to pewnie tak. Ale no nie wiem, mi wystarczy 911 na podwórku. Nie? No, jest całkiem okej. Okay. Tak, da się tym poruszać. Ewentualnie ostatnio mnie naszło trochę, co mnie trochę martwi, że Pół roku już mam ten samochód i stwierdziłem, że, um, że w sumie to bardzo mi się podobają, Ferrari zawsze mi się podobały, więc jakby to jest ta motywacja, że być może w kierunku tych kursów online pójdę trochę bardziej, bo tam no, łatwiej o skalę, nie? Tak, łatwiej zdecydowanie łatwiej o skalę. No ale, żeby um, być takim solo przedsiębiorcą. Najtrudniejsze, ja tylko jeszcze spętuję, bo zapomniałem tego zrobić, a to ważny element, to najtrudniejsze jest powiedzieć, czego ty nie chcesz robić. W sensie, w facie, że robisz tak, antycel, że robisz mniej rzeczy, nie oznacza, że ogólnie masz mniejszy wpływ. Bo to jest piękne, że jeżeli się skoncentrujesz na, na czymś, naprawdę możesz być mega kozakiem, to się okazuje, że możesz być sam, jesteś takim rambo, nie? I nagle się okazuje, że jest wszystko, że to da się ułożyć. W sensie, ja dzisiaj, będąc sam, zarabiam więcej niż w tym szczycie, kiedy byłem w czterech biznesach, które się, co prawda, rozwijały, to fakt, ale no, może gdybym w nich został dzisiaj, patrząc, gdzie są, to pewnie, pewnie nie, ja. ale że się wyprzedałem, to, 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 to może byłoby inaczej. Natomiast ogólnie, jak jesteś sam, to możesz dojść do momentu, w którym jest ci naprawdę dobrze w życiu, jesteś w jednym promilu, nie wiem, najlepiej zarabiających Polaków, pracujesz z tymi, których lubisz i wybierasz projekty, które sprawiają ci gigantyczną satysfakcję. Nie? Takie, że wręcz jak pomyślisz sobie o tym, co robisz dzisiaj, i jakbyś stwierdził 10 lat temu, to byłoby surrealistyczne kompletnie, że ktoś cię tam zaprowadzi. Więc to na pewno nie jest gdzieś tam ścieżka dla każdego, ale pęd do tego, żeby robić coraz większy biznes. To jest moja kłótnia z Piotrkiem Nowosielskim od Just Train IT, którego uwielbiam, jakby szanuję, co to to robi w ogóle, natomiast Piotrek ma taką wizję, że musimy, że musimy wygrać wszystko, nie? w sensie musi być tak. jakby największym gościem od, od, od portalów pracy w Polsce, potem musi zmieniać te, wiesz, te, te, te rekrutacje i pracę, potem będzie robił w Europie, na świecie i tak dalej. Ja wiem, że on to zrobi, nie? on tam pobiegnie i tak dalej. I to jest super, ambitna, spoko droga, natomiast te złote medale w mniej popularnych dyscyplinach, czy na mniejszym polu, to też są złote medale i one też jakby mogą cieszyć, nie? To w pełni wpisuje się w ideologię, którą ja też mam. Jestem w ogóle w takiej zamkniętej społeczności, Founder OS się nazywa w Stanach mhm. Zjednoczonych i tam jest właśnie bardzo pewny case, że uh, są founderzy, którzy mieli wcześniej swoje biznesy, mhm. ale oni właśnie nie czuli tej wolności, czyli cały czas dużą odpowiedzialność na dużą strukturą mhm. i powychodzili i każdy z nich po prostu buduje markę osobistą i sprzedaje wiedzę i w tym, uh, mhm. w tym co jest dobre. No ale żeby to się udało, tak. trzeba tą markę osobistą zbudować. Jest Jaka sobie. jest twoja strategia? U panie. Strategia pojawiła się... Przypadkiem. Nie? W sensie, to, to częste. No, tak, że tak bym miał ją jednym słowem opisać, patrząc na te dwie dekady, to będzie biegnij. Potem się będziesz zastanawiał, gdzie. Ale... Nie, jakoś to będzie wpadało, tak, jakaś ta społeczność się będzie budować. Ale po drodze, gdzieś to budzi. Ja właśnie wiesz, co nie zbudowałem jakiejś takiej społeczności w definicji per se, o której tu mówisz, czyli. Ej intencjonalnie, nie wiem, nie dbałem o budowanie społeczności na Instagramie, tak jak to wszyscy ci guru tam mówią, co trzeba robić, regularnie wrzucać i tak dalej. Wrzucam tam jakiś content, ale wrzucam go zupełnie bez planu. Tak jakbyś chodził sobie na siłownię bez trenera, ja dzisiaj to te handle, a dzisiaj to może coś innego. A w sumie to dwa tygodnie nie będę na tej siłowni, tylko akurat chodzę sobie po górach. Nie masz planu w tym, w tym, w tym wszystkim. Więc zwalnia cię to z męki wyboru. Podobnie, nie wiem, LinkedIna też nie budowałem jakoś bardzo świadomie, tak? Wiem, że da się to zrobić lepiej. Facebooka, nie wiem, list mailingowych, tak naprawdę, gdybym dotknął sobie tych wszystkich kanałów, to żaden z nich nie jest jakimś... No właśnie zweryfikowałem wie, sobie to przed tych. naszym wywiadem, że na niektórych jest ta społeczność trochę zgaszona, Tam. na niektórych jest, no nie, jest właśnie ta regularna, no. Czy, czy efektem jakby Twojej rozpoznawalności w branży marketingowej w takim razie jest duża ilość eventów i czas organiczny, który to spowodował? Tak, no bo tam trochę te społeczności są zgaszone, bo ja rzadko do tych lamp naftę wlewam i to jest pewnie naj, najważniejszy powód. Czasem tak, czasem nie, mam jakieś takie skoki, ale raczej to, gdzie zbudowałem to, co zbudowałem, to wystąpieniami. I od bardzo długiego czasu staram się, żeby te wystąpienia były przynajmniej ok. I to nie jest standard. Mam. Ekstremalnie surową skalę oceny własnych wystąpień. Tak jak teraz sobie nagrywamy podcast, wiesz, spokojnie gadamy, ja nie przychodzę tutaj z wycyzelowanym planem tego, co powiem. Reaguję czy staram się, tak jak potrafię, reagować na to, co, co robisz, ale to nie jest wystąpienie. Nie? To nie jest doszlifowane do tego stopnia, gdzie pracuję nad nowym materiałem. I od bardzo długiego czasu materiał, który pokazuję czy też sprzedaję na konferencjach jest tak pomierzony, jak sobie człowiek może tylko wyobrazić. Na, weźmy wystąpienia jakieś na I Love marketing, to ja wiem, że w trakcie tych 20 minut będą 22 śmiechy, z czego 3 wielkie. Wiem to. Na dzień dobry, zanim wejdę na scenę. Wiem, że to będzie 83, będą to 83 luki informacyjne, czyli 83 razy na te, nie wiem, do 20 minut ludzie będą chcieli wiedzieć, co było dalej, czyli bardzo mocno wymuszam ciekawość. Wiem, ile przykładów tam daję, wiem, jak one się łączą, wiem, jakie są wątki przewodnie. W sensie to jest, to jest jak monodram. Planujesz to do takiego stopnia, że jakbyś chciał zrobić z tego scenariusz i dać to zawodowemu aktorowi, który miałby ciebie zagrać, to on by to zrobił. To, to jest do tego, do tego stopnia przygotowane. I od długiego czasu tak mam, że ten, nazwijmy to, towar wykładowy, który, yy, który prezentuję, staram się, żeby był bardzo wysokiej jakości. I to chyba jest powód, dla którego pewne rzeczy się, się rozniosły. Więc pewna strategia dzisiaj, kiedy robię rekonstrukcję tego, jak to poszło, co tam się działo i tak dalej, to pewną nie nazwałbym tego metodykę, ale pewien model tego, co trzeba robić, widzę i co więcej, widzę ten sam model również wśród ludzi, którzy mieli trochę więcej pomyślunku niż ja i świadomie zaczęli stosować te taktyki, wiesz, nie dmuchając że para szła w gwizdek, nie? Mhm. Więc u mnie na pewno najważniejszym elementem były wystąpienia publiczne, które gdzieś, gdzieś się rozeszły, zwłaszcza w sieci. Myślę, że ostatni TEDx, który miałem w 2019 roku, którego nie chciałem wypuszczać, mhm. który był zupełnie przypadkowo nagranym TEDxem, do czego zaraz może wrócę, to to był TEDx, który się bardzo rozszedł. Zresztą on miał tytuł jak nie robić prezentacji, które mogłyby być mailem i sporo osób, zwłaszcza z korporacji, z tym TEDxem rezonowało. Ja tam po prostu obśmiałem wszystkie głupoty, które robi się w prezentacjach, jednocześnie podając jakieś receptury, skoro takie jest źle, to jak to robić. Czyli był to taki TEDx, który był często zwany stand-upem i on się bardzo mocno rozwiał. I stąd, wiesz co, planując content, chodzi mi taka, czy content, czy w ogóle markę osobistą, i mam w głowie taką myśl Rorego Satterlanda. Nie wiem, czy chłopaka kojarzysz, czy nie. Ekonomista, nie, masz... bo, um, ekonomista behawioralny, a mm -hmm. jednocześnie um, jednocześnie y, wiceprezydent Ogilvy na Wielką Brytanię. Czyli zasadniczo nieskończone budżety do testowania swoich hipotez. Mm -hmm. Potężna broń praktyczna. I Rory Satterland ma gdzieś tam znalazł, nie wiem, czy to jest jego, czy on to skądś wyciągnął, ale ja to kojarzę z alchemii od jego z książki. On mówi, że przeciwieństwo dobrego pomysłu też może być dobrym pomysłem, tak długo jak nie mówimy o fizyce, nie. W sensie, pewnie tam też, ale w tym, co my robimy, masz wiele rozwiązań, no, które powodują, że docierasz tam, gdzie możesz dotrzeć. I nieświadomie prawdopodobnie, ja robiłem tak, że jak już wypuszczałem jakiś content, zwłaszcza na YouTube'a, albo jak jeździłem po konferencjach, to on był bardzo dopracowany. Więc było tego. Na konferencjach byłem sporo. Ludzie ci widzą na żywo. I to jest inny rodzaj interakcji, niż jeżeli znają cię tylko z podcastu czy z YouTube'a. Nawet jeżeli spędzają z Tobą tu więcej czasu, bo, bo, bo jesteś prawdziwym człowiekiem, nie? W sensie, tak. mogą do Cię podejść, zweryfikować, kim Ty jesteś, pogadać i tak dalej. To to starają się robić bardzo dobrze. I, I mam zamiar mieć to zawsze wiesz, w głowie, że dlatego też dużo mniej treści wypuszczałem, bo. Nie lubię rzeczy, które są marne, po prostu, tak? Mhm. Przeciętne. Nie lubię przeciętności w tym, w, w, zwłaszcza w kontencie, co nie oznacza, że znowu, produkując treści, które są relatywnie, wiesz, oczywiste, ale jednak przydatne początkującym, że nie da się na tym zbudować społeczności. Oczywiście, że się da, ja po prostu nie chciałem tak tego robić. I to jest pierwszy krok. Drugi, który jest dość istotny, to ja dużo rzeczy wymyśliłem w tych wystąpieniach, lub przynajmniej na nowo opisałem. Syntetyzowałem. Dzisiaj wiem, że to nazywa się bisocjacją, więc to w ogóle szpanelskie słowo. Na czym polega bisocjacja? No jest to przeszczepianie rozwiązań z jednej dziedziny do drugiej. Każda dziedzina ma jakieś swoje standardowe rozwiązania. Nie? Wystąpienia publiczne mają swoje reguły: jak tam układać mniej więcej narrację, to tam z rękami robić, jak gesty, jak machać pierwsze w ogóle. No, rozumiesz. Cały ten jakiś taki sznyt ktoś wymyślił i są różnego rodzaju syntezy. No i sytuacja wygląda tak, że kiedy zapoznajesz się z jakąś istniejącą metodyką czy przepisem, no to w sumie poznajesz to, co już ktoś wymyślił i co się stosuje. Ale ta dziedzina ma też jakieś dziedziny ościenne. W przypadku wystąpień publicznych, Byłaby to na przykład, nie wiem, improwizacja, aktorstwo, komedia, design, czy nie wiem, no, różnego rodzaju modele biznesowe, jeżeli robisz prezentację dla startupów i tak dalej. I te dziedziny ościenne, siłą rzeczy, nie są twoją główną, nie wiem, nie, nie, to nie jest twój główny kierunek zainteresowań, ale kiedy już dużo rozumiesz, z tego, co ludzie wymyślili, a potem flirtujesz trochę z tymi dziedzinami ościennymi, na przykład z komedią, to jesteś w stanie za którymś razem, niestety nie za pierwszym, w miarę sprawnie, na przykład, przeszczepić struktury komediowe ze stand-upu do prezentacji w taki sposób, że nie wywalą cię z pracy. Nie? Bo jakby możesz to przeszczepić bardzo szybko, ale to może być twój ostatni czas w życiu. Nie? To jest w ogóle najciekawsze, co się dzieje, że ludzie, jak się zachłysną komedią, to biorą ją do wystąpień publicznych i robią wszystko dla śmiechu i zapominają, że Umrytymce. to nie jest piwnica. Nie? W sensie to nie jest piwnica z pijanymi ludźmi, to jest zarząd. I jakby tam, nie wiem, religijny, seksistowski albo polityczny mem nie wejdzie. Nie? Albo, albo wejdzie bardzo źle. I, ale oni tak bardzo pragną tego śmiechu, że, że zapominają o celu. No i kiedy przeszczepiasz te reguły do nowej dziedziny, no to tworzysz swoje własne rozwiązania. Tworzysz po prostu jakby lepsze frameworki lepsze schematy, których wcześniej nie było. I to jest coś co na przykład bardzo mnie jara, czyli szukanie nowych rzeczy, których nie było i na, po prostu mieszanie dyscyplin. I ten framework, który ja zrobiłem, który mnie tak ciągnie, to jest po prostu framework, który działa. A jest ulepszony tak, i poprawiony. Tak, i powstał tak, że po prostu szukasz nowych rzeczy. Fajne. Konferencja z Buta e-commerce to projekt, który powstał w mojej głowie już jakiś czas temu. Jako prelegent dużej ilości eventów e-commerceowych, marketingowych brakowało mi takiego eventu, który będzie bezpłatny, na który będzie mógł przyjść każdy i będzie to event, który będzie niezwykle merytoryczny i kaloryczny w wiedzę. Brakowało mi eventu, w którym Cała prawie agenda będzie wypełniona praktykami, praktykami mniejszymi, większymi, którzy przeszli od punktu A do punktu B i chcą się podzielić swoją historią oraz tym, w jaki sposób im udało się dokonać pewne rzeczy. 19 września o godzinie 10 startuje konferencja z Buta e-commerce. 12 prelegentów, niesamowicie kaloryczna wiedza. Ja będę jednym z nich oraz moi znajomi również m.in. Mateusz Haber, który, tak jak ja, został wybrany dyrektorem i e commerce roku 2024 oraz odkryciem roku 2024. Chciałbym Cię serdecznie zachęcić, bo event jest bezpłatny, tak jak cała moja działalność w internecie, staram się dawać dużo darmowej wartości, żebyście mogli uczyć się na błędach oraz inspirować się od praktyków. 19 września, godzina 10, konferencja jest współorganizowana razem z Szoperem oraz Samba AI. Powiedziałeś też w ogóle w swojej powiedzie o krytyce. O tym, że sam siebie krytykujesz. O, tak. A jak to się odnosi do przypadku, jeśli ktoś krytykuje ciebie? Czy w ogóle masz negatywny feedback po swoich wystąpieniach? No tak, to każdy ma. Nie ma ludzi, którzy robią wystąpienia, że trafisz do wszystkich. I jak sobie z tym radzisz? Coraz Natomiast... lepiej. Są takie rzeczy, których na przykład nie zmienię. Mogę nad tym pracować, ale fabrycznie jestem do tego niedostosowany. Nie wiem, nagrywam rolki na Instagramie i raz na jakiś czas. Jaki zenon, wiesz, z grudziąca, dojdzie tak, do wniosku, że on mi teraz powie: że O, źle szczękę otwierasz, coś tam, coś tam. No co ja mogę, no? Zenek, Więc... wróć po prostu na kanapę. No. Nie, jest, nie jestem dla ciebie. I dzisiaj, jakby na taką krytykę, której celem jest po prostu wyrządzenie ci krzywdy, no to jest prosta odpowiedź. Gdzieś tam jest na pewno przycisk. Tak. Zbanuj. I jakby. Mogę to przeklinać? Musisz. Zapraszam, wypierdalać wtedy. Nie? Stary nie jest dla ciebie. Dostałeś właśnie półtorej minuty informacji, na którą pewnie sam byś czyn nie trafił, i przeszkadzać to, czego fizycznie nie jestem w stanie zmienić. A merytoryczna krytyka, bo to jest dobre rozwiązanie na krytykę taką hamską tak, i bezpośrednią, tak. ale jak ktoś może coś na faktycznie merytorycznie przedstawić tak, i powiedzieć: Czy ma rację? Tak. To przyznaję, to przyznaję. Oj, tak. To proszę cię, to inaczej byśmy nie doszli do prawdy. Gdziekolwiek ta prawda nie leży, to możemy się na przykład z czymś nie zgadzać tak? i dochodzić do tego w dyskusji, co tam jest prawdziwe, co nie jest prawdziwe, co jest lepsze, co jest gorsze, ale ja dzisiaj totalnie nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć: Ej, tu jest błąd, i trzeba by to było zrobić. Masz rację, w sensie tak jest. Mhm. Są rzeczy, których nie przeskoczę, i tyle, ale no wczoraj, daleko nie, yy, nie szukając, spotkałem się z Danielem Kondraciukiem. Nie wiem, czy chłopaka kojarzysz, czy nie. Lektor, bardzo taki no, fantastyczny głos, trener od dykcji, czyli akurat od tego mojego najsłabszego elementu w wystąpieniach publicznych, które on twierdzi, że da się poprawić. Ja twierdzę, że nie, ale jakby on jest w tym lepszy, więc póki co się muszę słuchać. I gadamy o różnych aspektach, i w pewnym momencie on mówi, A, tutaj masz złą narrację. Mówię, nie no, daj, daj. Wstrzymaj konie, nie? Mówię, daj, bardzo dobra narracja, jak byś to powiedział. No tak. By no to też jest ok, ale to nie jest lepsza narracja, tak? Po prostu tu się. To nie jest tak, że jakby. To chyba nawet przy, przytoczę przykład, że ja zaczynałem tam rolkę i nagrywałem ją no, na poziomie energii. Nie wiem, czy kojarzysz, kiedyś były takie baterie Durace Duracella, mm -hmm. że sprawdzałeś poziom tej energii, tak, jak tak, się przycisnąłeś. Zafali tak, 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 tak. to, nie wiem czemu, ale były takie te. Z tak. no czasem już było tak, że jak naciskasz ten, te, 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 te baterie, to tylko na chwilkę się pojawia taki czerwony pasek i znika. To, mm -hmm. to był poziom energii, to poniżej tego poziomu energia nagrywałem te rolkę i to było widać. Nie Patrzę na tego człowieka i w sumie to dziwisz się, że on nagrywa, bo nie powinien oddychać. Nie? No i ta rolka szła mniej więcej tak zaczynała się od stwierdzenia, że nie jesteś wzrokowcem, ani słuchowcem, ani kinestetykiem. I to było jakby otwarcie, które miało przykuć uwagę. Ludzie zazwyczaj, potem dalsze tłumaczenie, nie? I potem Family Guy, nie wiem, czy kojarzysz taką scenę, gdzie tam Family Guy mówi, say what? Takie by, wiesz, po prostu przedłużone. I mm -hmm. potem jest tłumaczenie tego. I e, ludzie czują się wzrokowcami. Czujesz się wzrokowcem? Zdecydowanie. Nie jesteś ogólnie. No. Słuchowcem jakby się czuł, to też nic, niczego nie zmienia, też nie jesteś słuchowcem. Nie wiem, czy nasz tutaj operator nas słucha, czy nie, ale no, jeżeli on, chyba nie, patrzę na niego, to chyba nie. To może to lepiej. Tak samo nie jesteś kinestetykiem, dlatego że te style poznawcze, w które my wierzymy, po prostu nie istnieją. No i tam tłumaczenie w tej rolce, czemu tak było. Natomiast rolka zaczyna się dość prowokacyjnie, tylko no właśnie od słowa nie jesteś wzrokowcem, ani słuchowcem, ani kinestetykiem. I ludzie się przeważnie z tą tezą nie zgadzają, w to ze szkoleń, bo jakby o tym mówię, bardzo często, to oni wtedy przekrzywiają głowę i czekają na wyjaśnienie, no bo jak to nie jestem wzrokowcem? Nie jestem takim wzrokowcem, jakich mało. No i Daniel mówi, że powinieneś zacząć od, jeżeli wydaje ci się, że jesteś wzrokowcem, albo słuchowcem, albo kinestetykiem, to nie jesteś. I mówię, Daniel, no jakby okej, okay, ale... W telewizji prawdopodobnie weszłoby to lepiej, był dłuższy wstęp, lepsza fraza, ale na Instagramie nie. Dlatego, że stwierdzenie, że nie jesteś wzrokowcem, szybciej wzbudza uwagę. Więc tak. nie jest tak, że ta narracja jest lepsza tutaj. No i tam wiesz, kłótnia dwóch ekspertów. I dochodzimy czasem do takiego, takiej sytuacji, gdzie jeden rabin ci powie tak, drugi rabin powie ci tak, i niekoniecznie którykolwiek z nich się myli. Ale tak. algorytm stworzy ci prawdę, czy to się przyjął? No. Może, nie musi też, bo jest dużo czynników, które wpływają na algorytm. Tak. Nie? Możesz na przykład zrobić fantastyczną rolkę i opublikować ją akurat wtedy, kiedy wszyscy śpią, bo. To no, może nie wyjść wtedy. Bo może nie wyjść, nie? Więc jeżeli yy, ktoś krytykuje to, co robisz merytorycznie, to dobrze jest mieć jakieś podstawy, dlaczego tak się stało. Czyli czy to jest jego opinia, nie? skąd to się wzięło, czy to są liczne obserwacje. Czy masz na to jakieś badania, czy masz jakąś teorię, może masz jakąś metaanalizę, która ci pokazuje to, co się dzieje. I bardzo ważnym elementem przechodzenia na tę półkę, która ci faktycznie daje fajną markę osobistą, czyli rozpoznawalnego, rozpoznawalnego eksperta, to jest bardzo ważny element. To jest, słuchaj, weryfikowanie tego, które z porad, które słyszysz, mają sens, a które są po prostu komuś, tak się wydaje. Tak, bo hmm. dużo tego jest wokół tak. szumu informacyjnego. Tak. Więc pytałeś, jeszcze zrobię dygresję do dygresji, pytałeś się, albo może jest to kontynuacja tego, co mówiłem wcześniej, że pytałeś się o tą strategię. To tak. dzisiaj wiem, że bym miał to jakoś usystematyzować, to są cztery poziomy tego, jak ktoś, kto chce budować swoją markę ekspercką, czy w ogóle zarabiać na, na swoim nazwisku, jak sobie powinien to pomierzyć. Na dzień dobry, jesteś amatorem, entuzjastą, czyli generalnie światu oferujesz głównie chęci potem jesteś specjalistą, czyli masz jakby trochę doświadczenia i trochę wiedzy na tyle, że jesteś w stanie podążać za cudzymi procedurami i w miarę sensownie wykonywać daną robotę. Nie wiem, powiedzmy, że w Google Analytics jesteś w stanie skonfigurować konto, to się nie wysypie no się i szumiesz. wstajesz dane, nie? Potem jesteś ekspertem, czyli gościem, który wie na przykład, dlaczego w tym konkretnym przypadku to konto trzeba zweryfikować, nie wiem, no, zoptymalizować. zoptymalizować i w ogóle trochę inaczej tego Analyticsa postawić, bo czegoś nie będziesz widział, nie wiem, znajdziesz, wyklikasz sobie swoje własne formuły, które ci akurat liczą coś, czego w standardowych raportach nie ma, trudno jest to znaleźć w dokumentacji, masz swoje metody, masz swoje frameworki. I kiedy jesteś specjalistą, to rzadko kiedy musisz weryfikować te rozwiązania, cudze rozwiązania, nie potrzebujesz tak bardzo tego aparatu badawczego rozbudować, bo mm, no bo i tak odtwarzasz. A, ale żeby przejść trochę wyżej, to musisz rozumieć, które porady, które słyszysz, mają sens, które nie mają. No i tu ta ścieżka jest taka, powiedziałbym, średnio przyjemna do przejścia. Musisz zacząć się uczyć rzeczy, które pozwalają ci weryfikować rzeczy. A potem przechodzisz już z półki ekspert na rozpoznawalny ekspert. Tak. I tam dopiero no, kupujesz Rolexy, o tak bym powiedział, nie? Jakby, Piękna poeta z tak, po początku naszej rozmowy. Tak. Co prawda, no, nie musisz kupować Rolexów, nie? Ale jakby metaforycznie rzecz biorąc... Yy, Osiągasz coś tam... Tak. Jak to ładnie ktoś kiedyś powiedział, nie wiem, czy nie, jakby nie, nie powiedział tego stalon, że tu nie chodzi o, o godzinę, tu chodzi o, o poczucie jakiegoś osiągnięcia, nie? Odhaczenia jakiegoś osiągnięcia. To tak samo, wiesz, zegarek jest symbolem statusu, a prawdopodobnie nie przeszkadza mi w tym, żebym się spóźniał, nie? na przykład na dzisiejszy podcast, tak, ale... Ale, i, ale wiesz, po prostu piję do tego, że ścieżka, którą ludzie chcą, chcą obrać jako specjalista, na swoim nazwisku coś tam dalej budować, po długim czasie dopiero jest przyjemna. Przez... O cholera, jak długo. To to jest po prostu... Przechodzenie przez bagno. No, niestety. Nie duża ilość czasu, duża ilość eventów, niektórzy, niektórym w niektórym przypadku duża ilość kontentu, mm. ale to jest w ogóle ciekawe, co powiedziałeś z tymi eventami. Bo ja ci powiem, że ja z tego zrobiłem tylko analitykę ostatnio. Przejechałem mm. 18 eventów i marketingowych w ostatnich 6 miesiącach. Mm. Wszystkie, jakie były takie bardziej znane. I <coughs> faktycznie to, że pojawiamy się na eventach i budujemy tę blisko relację z człowiekiem, mm -hmm. bo ja to potrzebna na analityce takiej, że z każdego eventu, z każdej konferencji na końcu miałem kod QR i tam ludzie się przelewali mm -hmm. do mojego Instagrama, do mm -hmm. jakichś ankiet i potem sobie wyryszkowałem te osoby versus osoby, które pozyskałem gdzieś tam kontentem organicznym, mm -hmm. działaniami płatnymi i tu jest zupełnie na kaloryka tych osób mm -hmm. i to jak oni tak. potem wchodzą w zaangażowanie, tak, jak kupują tak, tak, produkty, to jest w najbardziej, mm. zaraz po poleceniach jakichś znanych, innych liderów opinii, to jest najbardziej mm -hmm. kaloryczna grupa klientów, która może być. Tak, oczywiście, że tak. I to jest znowu to, co, to, co ja mówię. No, nie wiem, mój Instagram ma tam, nie wiem, 14 tysięcy pewnie tych yy, yy, followersów. To jest bardzo mały Instagram, tak? No, mówmy się, to jest mikrokonto, taka. Ale ja od tych ludzi... Ja ich nie zbudowałem rolkami na, na Instagramie. Oni przychodzili mm -hmm. falami po konferencjach. Ja się z tymi ludźmi w większości przypadków widziałem. No nie wiem, przynajmniej z połową z nich, tak? Albo oni widzieli jakiś, albo oglądali podcast, który długo trwał. To tak też sporo tak, osób przychodziło. To jest dobra relacja. Albo przychodzili z jakiegoś tam polecenia, gdzie wiesz, gdzie dowieźliśmy jakąś robotę przykład, no nie wiem, z Pauliną Ichnatowicz, którą może kojarzysz z Instagrama. Tak, tak no. Dopoziliśmy jej wystąpienia, ona super pracowita, ma do tego wszystkiego podejście i, a, i ona mi tam oznaczała w relacjach, że się przygotowujemy do tego treningu i tak dalej, to ci jakoś tam mówi ale tak. faktycznie jak dowiedziesz coś na evencie i ludzie stamtąd przyjdą, to są inni ludzie. A jak zobaczą na przykład, nie wiem, kilka wystąpień, to no dzisiaj mają taką sytuację, że no jeden taki z klientów mi widział na y, Karpatianie, takim festiwalu startupowym. No i pani dzwoni, mówi, że tam chce 3 października wykład. Mówię, no akurat nie mogę. Ja to szkoda, bo do ciebie to nie muszę przekonywać zarządu, bo cię widzieli na tym Karpatianie. Nie? I to już oni wiedzą, że jest spoko. I zobacz, to wystarczy 20 minut, nie? 20 a. minut dobrego, dobrego wykładu i oni są już z tobą okej. Okay. Ile musiałbyś do nich trafiać inną formą, żeby to zagrało? I tu znowu jest taka ciekawa myśl, ja ci w ogóle nie pozwalam dojść do głosu, jak ktoś to im przerywa i nie wiem, jakiś może znak ja, ja słucham, mam już takie pewne ciekawe wnioski, więc... Może jakiś znak dymny, nie? Tak. tak, tak. w że stop. <laughs> więc taka ciekawa myśl, że nie wiem, czy jest to teoria, czy to są po prostu jakieś liczne obserwacje, ale znowu chyba kojarzę to z alchemii Rorego Satterlanda że ludzie w argumentacji nie... Wyrośli od naukowców tylko od prawników. Prawnik, jak ma pięć argumentów, z czego jeden jest bardzo mocny, trzy są takie sobie, jeden jest słaby, to prawnik rzuci tym jednym mocnym argumentem i oreszcie będzie milczał, bo prawnik wie, że siła argumentów psychologicznie się nie dodaje. Ona się uśrednia. Rozumiesz to, nie? Czyli a naukowiec, jakby dodaje to, 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 jeszcze to i to, i to, i to i to. I jakby Ogólnie, logiczniej byłoby to wszystko do siebie dodać. Ale bardzo często jest tak, że no, ty nie potrzebujesz dużo, potrzebujesz po prostu intensywnie. Jak serem pleśniowym, nie? I tu jest taka sama sytuacja, że te wykłady, które próbuję robić, one są dzisiaj dopieszczone. A jak nie są, to ginę próbując, żeby były. Powiem ci, do jakiego stopnia w ogóle nie, nie są. Dzisiaj ludzie oczekują tej rozrywki bardzo mocno. W 2023 roku występowałem po raz kolejny na Imworze. Dziesiąty raz bodajże. Wielka konferencja pewnie kojarzysz na, na Pomorzu. No i mam tam już jakby wiesz, swoją publiczność, no bo dziesiąty raz, no to już ludzie przychodzą na ciebie, nieważne, jakby było w agendzie, byłoby, wiesz... TBA, nie? Czyli to be announced, to i tak przyjdą, i tak przyjdą. Nawet miałem chyba taką sytuację, że dzień przed zmienić to w agencji jeszcze w aplikacji było to be announced, większa tajemniczość, ciekawość co taki, będzie. kurde, co wymyślił, nie? By... Ja po prostu kończyłem to bardzo późno i mm, zrobiłem ten wykład i bardzo wysoko w ogóle oceniony, z 4,8 czy coś, bardzo dobry wykład, albo drugi. no nieważne, ale jakoś tak. I podchodzi do mnie dziewczyna po tym wykładzie, którą pierwszy raz widzę w życiu, ona mówi, no wiesz co, jestem rozczarowana tym wykładem. Jestem tu już czwarty raz. Pierwszy raz zaśmiałem się w trzeciej minucie. Te pierwsze trzy minuty, no w ogóle nie były zabawne. Naprawdę, następnym razem postaraj się bardziej. I ja myślałem, że się nabija. Ale nie, ona po prostu odwróciła się na pięcie i poszła. Nie? Koniec naszej rozmowy. Nawet nie zdążyłem jej się. Więc... Twoje oczekiwania, każdym z że, że będą lepsze. Twoje oczekiwania. No, a nigdy tak nie będzie, nie? Nigdy nie będzie tak, że będziesz za każdym razem robił coś lepszego. Bo jednego dnia masz po prostu dzień konia, robisz wszystko idealnie i potem, no, no to jest jak w sporcie, nie? Masz jakieś mm -hmm. tam rekordy i powyżej tych rekordów po prostu nie przeskoczysz. Masz jakieś predyspozycje w ogóle do tego. Możesz próbować, no ale powiedz mi, czy nie wiem, czy, czy weźmy, weźmy sobie jakiś yy, aktorów, no, czy, czy Morgan Freeman był lepszym aktorem, kiedy miał. 50 lat, 60 czy 65? Chyba nie przestrzeliłem z jego wiekiem, tak mi się wydaje. No ciężko stwierdzić. Wydaje mi się, że nie wiem, nie? W sensie, czy miał lepsze, gorsze filmy wtedy. No, myślę, że miał momenty, że nawet jak miał 40 pary, to i tak był wybitnym aktorem, nie? W sensie, jest ściana. Albo jest, powiedziałbym, asymptota w tym poziomie. I będzie tak, że będzie lepiej lub gorzej. Ale to, że masz z kimś kontakt na żywo, Daje ci dużo więcej możliwości. Wystąpienia, stand-up, improwizacja, jakakolwiek forma interakcji na żywo jest mocniej odczuwalna, zwłaszcza jak masz dużo ludzi wokół, niż jeżeli sobie to potem oglądasz. W stand-upie to najbardziej czuć, ale nie tylko tam. Więc jakbym miał podsumować, żeby cokolwiek z tego, co tu mówimy. Ludziom zostało, to po pierwsze to, co ja robiłem, nie jest jedyną strategią, przez którą można przejść. Jeżeli w ogóle możemy nazwać to dzisiaj strategią, raczej jest to coś, co da się potem ułożyć w jakąś strategię. Na pewno nie jest to najszybsza droga, ale kilka punktów jest mocnych, czyli to, co wypuszczacie, niech będzie najlepszym towarem, jaki macie dzisiaj, a jutro najlepszym towarem, jaki macie jutro. Po prostu, no, banalnie to brzmi, ale tak jest. Po prostu nie wypuszczaj Badziewia druga rzecz, na żywo działa to bardziej. No i wreszcie szukaj jakichś innowacji, a na pewnym etapie szukaj też POC, proof of concept tego, co, co robisz, żeby to było naprawdę coś fajnego. I... A, widzisz. Jeszcze coś wpadło. Wreszcie mi wpadło coś do głowy. Ekstremalnie istotnym elementem tego, co robiłem i zawsze to będę robił, było to, że ja akceptowałem nieopłacalne finansowo projekty. Pod warunkiem, że miały też jakąś inną walutę, którą chciałem zdobyć. Na przykład praca, nie wiem, ze sportowcami. Z punktu widzenia finansowego, za każdym razem, kiedy akceptowałem pracę z jakimś sportowcem, a mam tu przyjemność, że pracowałem z olimpijczykami, w ogóle z ludźmi, którzy mają niesamowity mindset, to tam nie było znaczenia. W sensie, ja upfront nawet polałem powiedzieć, że parę rzeczy, ja bym chciał zrobić w ogóle za darmo. Po prostu dla przyjemności pracy i z punktu widzenia finansowego skasowanie, nie wiem, dnia, który możesz poświęcić dla jakiegoś tam dużego klienta, ale Grajem Bank, czy ktokolwiek inny, absolutnie nie ma sensu. Wiesz, cyzelując to. Mhm. Ale z punktu widzenia tego, co ten projekt ci daje, to się może okazać, że on jest bardzo lukratywny. I ja dzisiaj potrafię to zrozumieć, potrafię to obliczyć nawet, co się opłaca, co się nie opłaca, a kiedyś to wybrałem intuicyjnie. Więc krótkoterminowe korzyści i stawianie tylko na te projekty, które dają ci najwięcej dziś, powoduje, że bardzo wolno rośniesz. To, co robisz teraz, ten podcast, no stary, czy on jest jakby opłacalny dla ciebie finansowo? Zasadniczo, gdyby nie wsparcie sponsorów, to nie, mhm. ale w przypadku, gdy mamy dużo ilość sponsorów, to... Wiesz co jest? Mm. To jest w ogóle ciekawe, że ja tą markę osobistą buduję przez pół roku, mm -hmm. ostatnie, ale tak bardzo intensywnie, codziennie. I da się złapać tą e, trakcję opłacalności, ale... ale sam cza czas poświęcenie to nie to, A jakby, ile to... czekałeś na to, żeby w sensie. No, pięć lat budowania e commerce w sensie który, to była. Który podcast był opłacalny? Który Wiesz... podcast ci się zwrócił? Albo który zobaczyłeś, że już jakby nie musisz do niego dopłacać? Płytasz podejścia finansowym czy opłacalności innej. No właśnie, już sam fakt, że to rozróżniasz, tak. powoduje, że masz jakby inny mindset niż większość ludzi. Ludzi, którzy nie widzą natychmiastowej gratyfikacji, najlepiej wyrażonej w walutach fiducjarnych. Oczywiście to po się Po zgodzę. prostu odpuszczają to. I jakby to jest słabe. Ci ludzie potem marudzą na życie, że do niczego nie dochodzą, bo zamiatają pod dywan od cholery szans, które mają w sobie jakiś niewygodny pakiet. Czyli na przykład nagroda jest bardzo opóźniona i niepewna, bo nie wiesz, czy przyjdzie. No co gdybyś ten podcast nie wypalił? No. Wiesz, co jest najciekawsze z tym no? podcastem, że on daje największą wartość w ogóle mi w postaci rozwoju, poznawania Aha. ludzi, budowania networku, otwierania różnych ciekawych bramek, że jakby. Zarabianie na podcaście jest odrębną kwestią. Ona mm -hmm. gdzieś tam jest taka przyćmiewa, ja nie, nie zwracam uwagi, ale jakby to, że masz kontakt z fajnymi ludźmi, mm -hmm. potem możesz jakby ich łączyć, spotykać się, to jest, mi się zdaje, że największa wartość, taki, no prawdziwy, relacja jeden na jeden, której mm -hmm. w internecie nie zbudujesz. I ludzie do tego tak trochę nie podchodzą. Ludzie do tego chcieliby to monetyzować, zarabiać na tym. Tak. I to jest ha główny problem. Ale tak jest wszędzie, w sensie sam fakt, że jesteś w stanie to wyróżnić, to już pokazuje, że no nie masz tego standardowego podejścia, że po prostu biegniesz sobie te ekstra mile. I to znowu jest jakby banalny, wręcz bieda coachingowy cytat, ale on jest prawdziwy, tak? W sensie tak naprawdę jest, że nie szukasz za wszelką cenę tego prostego wynagrodzenia od razu, tylko widzisz, hej, poznać ciekawszych ludzi, tak? Czegoś się dowiaduje. Być może, nie wiem, połowę z tego czasu stracę. Prawie no i tak. to i tak, to i tak nieźle. Nawet więcej. Możesz 80% tego czasu stracić, ale może jakby, nie wiem, podczas jednego wywiadu dobierz się czegoś, co sprawia, że o kurde, szukałem tego... Tak, kliknie i nagle idziesz w tym kierunku. ...pół życia, nie? I to, tak. jest, to jest super. Ym, nawet jak jesteś, wiesz, takimi wygadanymi ignorantami jak ja, którzy nie dopuszczają do głosu, to może to z tego zostanie, nie? I to jest... to jest e, ciekawe. Masz ekwiwalent medialny który akurat da się zmierzyć. Nie? Tak. Wspomniana wcześniej Janina Bąk w 2023 roku miała stary ekwiwalent medialny na poziomie 6,4 miliona złotych. Ty ile znasz e-commerców, które miały podobny budżet marketingowy? Niewiele. Duży gracze tylko. To jest jedna dziewczyna, nie, która sprzedaje sz sz szkolenia, wykłady i książki na temat tak. statystyki, nakrywa czapką większość firm, które znamy, jeżeli chodzi o budżet marketingowy. Tak, oczywiście nie mówię o gigantach. I to pokazuje ci. Tą gigantyczną stopę zwrotu, które masz, masz potem ją zbudowania, wiesz, społeczności z nieopłacalnych projektów, z rzeczy, które nie są od razu gratyfikowane. I to chyba jest najważniejsza rzecz. Do tego stopnia to we mnie rezonowało, że z wspólnie z Krzyszkiem Czeczotem nagraliśmy podcast o nieopłacalnych projektach z ludźmi, którzy dużo osiągali. Co się okazuje, że oni po prostu rzadko kiedy kalkulowali, to chcieli zrobić. I czy to się zwróci, czy nie zwróci, Fakiet, nie? Tak, w pasja w oczach i tak. drive do, do przodu. Tak. To jest super, super istotne. Mm. ja do Ciebie pytanie, wypadło mi właśnie z głowy, więc muszę... muszę a, wiem, co chciałem Cię spytać. E, bo ten wątek nam uciekł jakieś 8 minut temu, ale mm -hmm. był też wątek e, porażek. Miłosny, nie? Miłosny, tak. <laughs> nie było. Na szczęście e, tak Długa ta droga Twoja, e, biznesowa, e, marketingowa, ale jakie były w niej porażki mhm. i które porażki przerodziły się finalnie w sukces? Mhm. Wiesz, co no, myślę, że, że dużo ich było. I pytanie, co definiujesz jako, jako porażkę? Nie? To to jest ciekawa rzecz. Trudno mi byłoby się dzisiaj do tego. Hmm. Niech ja złapię jakiś rozbieg. Dzisiaj. Tak, jak powiedziałem, mam dość surową skalę i trochę do tego inaczej podchodzę. Czyli weźmy najprostszą rzecz, którą możemy ocenić dobrze, poszło dobrze, poszło źle. Czyli weźmy te nasze zawody dla marketerów w postaci konferencji I love marketing, które mm -hmm. od wielu lat są takim benchmarkiem tego, jak ci idzie w wystąpieniach. I krytyka może być. Ale praktyka pokazuje, że ludzie, którzy zgarniają tam medale, jadą potem na dowolną konferencję i nikt nie chce występować po nich. Na wszelki wypadek wolą być poza nimi w agencie i to jest zupełnie zrozumiałe. A jak sobie zbierzemy taką ekipę Avengersów wszechczasów stamtąd, no to proszę Cię, to w ogóle jakby... Niefortunnie jest wtedy wstawić w agencie kogoś, kto akurat nie występował na tej konferencji. I to widać. I więc... To są jakieś zawody, do których się bardzo starałem, i one są w miarę mierzalne. I teraz masz dwie możliwości podchodzenia do wyniku. Czyli zrobiłeś wszystko, co mogłeś, al i wygrałeś. Jakby to są weźmiesz sobie taką macierz 2 na 2 jak sobie podzielisz te dwie kategorie. Dałem z siebie wszystko, tak? Czyli weźmy sobie, nie wiem, bijesz rekord życiowy w tym, tym wystąpieniu i wygrywasz. I to jest, powiedzmy, prawy górny róg tej naszej wyobrażonej ćwiartki. I to jest oczywiście sytuacja wspaniała, nie? Której jest, jest super. Ale może też się okazać, że ej, wygrywasz, ale tak naprawdę trochę psim swędem. Nie? W sensie jakby miałem takie, takie jedno wystąpienie raz, że ja to wygrałem, ale byłem ja takie... To nie, nie dokręciłem tego. Ja zszedłem z tej sceny 5,62 na, na, na 6 i wygrałem, ale było takie... Kurde, no. Ja zacząłem notować rzeczy, które poszły źle. Od razu. Po prostu po, po zejściu. No jest ta sytuacja oczywista, czyli spieprzyłeś i przegrywasz, to jesteś w tym miejscu. I jest też ta sytuacja, w której... Yy, zro zrobiłeś wszystko, co mogłeś, ale przegrywasz, bo akurat tego dnia wszyscy wygrali. Jakbym tak sobie to położył, tak sobie to rozłożył, no to w każdej z tych ćwiartek znajdziemy jakąś reprezentację porażki, o której yy, mówisz. No i nawet. Ostatnio miałem tak, że byłem drugi na tym i startowałem. I ja schodząc ze sceny ja wiedziałem, że wielu rzeczy nie dokręciłem. To było ku mnie bardzo dobre wystąpienie. Mówiące zresztą o tym, o czym my dzisiaj trochę gadamy, tylko w znacznie bardziej składny sposób, czyli o modelu budowania marki osobistej jako specjalista. Ale ja czułem, że no po prostu tego dnia po prostu nie byłem na scenie. Niby to wszystko robiłem, niby wszedłem zgodnie ze storyline'em, niby wszystko to. Mhm. To, to wpasowywało się i tak dalej. Niby tam wszystko klikało, ale zabrakło mi trochę czasu, nie wiem, może, może z jednego dnia treningu, żeby coś tak uleżało. Z takich ci aktorzy, powiedzą, którzy cię zapraszają na, na, na swoją sztukę, to zazwyczaj mówią, a, to nie przychodźcie na premierę. Bo ta premiera to jest jeszcze ten moment, kiedy to się musi ułożyć, kiedy no nie jest jeszcze tak, jak powinno być. No ja właśnie zszedłem stamtąd Wykręcając całkiem sensowny wynik, chyba nawet wyższy wynik niż yy, takie, z którymi dało, udawało mi się wygrać tę imprezę. Ale sam przed sobą jakby, uznałem to za taki, no, może nie porażkę, ale taki mech. A, mm, mm, no, taki mech, właśnie. To jest dokładnie. moja Ona, bo to ja właśnie zdaję sobie sprawę, że właśnie jest taki, <grym> taki mech. Nie? I ludzie tam, nie, super, świetnie, i tak dalej, i tak. Raz. Jakby ja byłem drugi na tej imprezie, więc radzę, że przegrywasz. Ale dla mnie rywalizacja nie jest niczym złym tak długo, jak nie chcesz wygrać ze słabym przeciwnikiem. W momencie, kiedy satysfakcjonuje cię to, że wygrywasz, dlatego że reszta była słaba. Do dupy taka rywalizacja. To nie jest rywalizacja, w sensie mm. w ogóle ja nie jestem w stanie zaakceptować tego podejścia. To, że tego dnia Tomek Palak tam w ogóle skasował wszystkie możliwe parametry i zrobił, nie wiem, 5,78 na, na 6, to ja bym mu nie życzył, żeby on miał mniej. Tym bardziej, że go osobiście lubię. To już nawet nie, nie o to chodzi. Ale ja po prostu nie chcę wygrywać ze słabym przeciwnikiem. I są ludzie, którzy uważają, że rywalizacja jest zła. Właśnie dlatego, że najczęściej spotykają się z tym, że, że jakby życzysz źle swoim przeciwnikom. Przeciwnie. Ja, jak w Dragon Ballu, wiesz, jak sajanie, nie wiem czy kojarzysz, czy nie kojarzysz, ja się cieszę, że walczę z coraz trudniejszym przeciwnikiem. Więc sytuację, którą jedynie uznaję za zwycięstwo, to jest właściwie jedyna rzecz, której tutaj mamy, to wygrywasz i dałeś z siebie wszystko. W pozostałych ćwiartkach jest z jakiegoś powodu źle. Czyli no jedyne ewentualnie, do czego możesz taka, taki powiedziałbym nagroda pocieszenia. Wygrywasz, ale nie dałeś z siebie wszystkiego. To ciągle jest takie mm, nie bardzo. To jest Anita Włodarczyk. 2016 rok, Rio, Igrzyska. Anita Wodarczyk rzuca rekord świata, stary. Zdobywasz złoto i rzucasz rekord świata. Anita Włodarczyk Schodzi do szatni i wspólnie z trenerem, pierwsze co robią, zaczynają spisywać błędy, patrząc na to nagranie. Rozumiesz, przed ceremonią rozdania medalu, medalu rzucasz rekord świata, zdobywasz złoto, to no, nie, no tutaj, no zły obrót, no tu nie taki kąt, no jak to zrobiłaś, nie? I są ludzie, zwłaszcza dziś taka narracja jest popularna, którzy ci powiedzą, to jest chore, a moim zdaniem nie. To jest coś, co cię napędza? Jeżeli cię to napędza i nikomu to nie przeszkadza, to co w tym złego, że tak masz? Swoją drogą, Anita zawodarczyk chyba trzy tygodnie później, czy jakiś czas, rzuciła kolejny rekord świata, pobijając oczywiście swój własny, na memoriale Kamili Skolimowskiej, i wtedy stwierdziła: okej, okay, to był dobry rzut. I. To jest podejście, które najbardziej ze mną rezonuje, jeżeli chodzi o porażki i sukcesy. Czyli jedyne miejsce, w którym możesz być tak naprawdę usatysfakcjonowany, to jeżeli występuje jakaś rywalizacja, to jest ten prawy, górny róg. Czyli wygrałeś i jednocześnie na ten dzień zrobiłeś wszystko, co miałeś w arsenale. Po prostu więcej nie możesz zrobić. I ja na przykład, jak teraz jakby przegrałem, też byłem drugim z nami, jakby jest jeden medal, nie? W sensie... Mm -hmm. Zasadniczo uważam, że, że jest jeden medal, reszta to są nagrody pocieszenia. Yy, to. To to drugie miejsce, co taki trochę nie smak, ale najgorsze było to, że ja po prostu wiedziałem, że nie dokręciłem że o! I nie dokręciłem z mojej winy. I znowu, szukanie usprawiedliwienia że masz ciężki czas że to akurat mogłeś że to nowy temat że coś tam że problemy techniczne w dupie to. To, czysty nie ma, to nie ma znaczenia. Nie wiem, czy to może perfekcjonizm, może nie, ale. Mm, Świadomość, że zrobiłeś wszystko, co a, mogłeś. Ja nie zrobiłem wszystkiego, co mogłem. Wiedziałem, że nie zrobię W sensie jakby zrobiłem bardzo dużo, ale wiedziałem, że tam był zapas. I ja tego zapasu nie wykorzystałem. I gdybym wykorzystał ten zapas, może bym, nie wiem, wygrał tego dnia. Albo poprawił ten wynik. I sam fakt, że nie mogłem tego zrobić, jest słaby. No jest też wreszcie ta sytuacja, w której. Bijesz swój rekord życiowy i jednak przegrywasz. No to wtedy uważam, że to jest druga najlepsza pozycja. Miałem tak na przykład na ILO, że pobiłem swój rekord życiowy, ale akurat tak się złożyło, że cztery inne osoby też. I, no to tak. Tak. I ktoś musiał wygrać. Tak, więc no, no ostatnio była taka sytuacja w biegu chyba na 1500 albo na 800 metrów, że padł rekord świata i cztery kolejne wyniki. Były lepsze od poprzedniego rekordu świata. Rozumiem, że to musi być frustrujące, czyli. Tak, robisz wszystko, tak, ale jednak jest ten ułamek. Który... Pobiłbyś ten rekord świata, no ale akurat czterech innych typów pobiło go również nie? i bardziej. I, I jakby, czy takie konkretne sytuacje, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie wyciągnąłem jakiegoś takiego, wiesz, zła, zła konkretnego. Ale nie musi być zło, ale to jest też dość inspirujące, co mówisz, właśnie te, te dwie perspektywy, które przedstawiłeś przed chwilą. Więc. E... Daje do myślenia, otwiera. No, dla mnie istotne jest to, że po pierwsze, na koniec dnia po robocie myślisz sobie: zrobiłem wszystko, co mogłem, czy nie? Czy umiem w ogóle więcej, czy nie? Albo czy się. No, czy się na wszystko przygotowałem? Na przykład na poprzedni mailow ledwo się załapałem za do. Trzymam się akurat tego, bo to jest wymierne w sensie. Tak, jakby mm -hmm. tu mamy wyniki, ranking i tak dalej, ale oczywiście jest mnóstwo innych rzeczy, do których też dałoby się nawiązać. Po prostu upraszczam te, te narracje. To. Tam byłem siódmy. W miarę przyzwoitym wynikiem, ale ta mi się ta prezentacja posypała. Technicznie mi się posypała i przede wszystkim ja się nie wyspałem przed nią. A, A dlaczego, to jest najważniejsze. Dlaczego się nie wyspałem? Bo byłem na tyle głupi, żeby no, nie skończyć tego konceptu wcześniej. Albo żeby wybrać taki, którego wiedziałem, że mogę nie dociągnąć. Że mogę nie zdążyć go przygotować na, na czas. I, I znowu ktoś tam powiedział: no tak, tak, ale wiesz, no, głos ci nie poszedł w jakimś filmiku, to cię wybiło i tak dalej. I. Ja wiem, że psychologicznie łatwiej jest zaakceptować, tak, była jakaś okoliczność łagodząca. Ale to po prostu nie jest mój mental, nie? W sensie, ja potem stwierdziłem, jaka powinna być procedura sprawdzania tej, te, tego tutaj, czego akurat nie dowiozłem. No i oczywiście zrobiłem błąd po drodze, nie sprawdzając tej ostatniej wersji. Bo gdybym był to zrobił, nie byłoby takiej sytuacji. I w momencie, gdy zaczynasz dopuszczać do siebie myśl, że to w sumie nie była twoja wina, tylko było wiele czynników usprawiedliwiających, rozwijasz się wolniej. Może ci jest wygodniej w życiu, może masz jakby, wiesz, mniej skrzywioną psychikę i będziesz mniej projektował na swoje dzieci i tak dalej. Co do zasady, nie moja droga. To nie myślę, jest że, droga. myślę, że Efektem tego, co mówisz, i Twojej takiej tej niepisanej strategii, to jest to, w którym miejscu teraz jesteś. No. Że to jest po prostu suma dużej ilości małych, dokręcanych śrubek i poprawy na lepsze cały czas. Myślę, że po, po, części, po części tak. Nawet robiłem galupa ostatnio. Tak mam wrażenie, że w kiepskim dniu i jednym z tych moim no głównym talentem, który galup jest jakby jedyną, podobno jedynym, jednym z dwóch testów od osobowości, które możemy uznać za nie tarota. Czyli tak względnie, wiesz, nie to, że ktoś sobie wymyślił, to nie są kolory mózgu. Nie? To mhm. jest jakby poważna, w miarę poważna metodyka. I tam właśnie wyszło coś takiego jak restorative, czyli to, że chcesz naprawiać, dokręcać, poprawiać. I faktycznie chyba tak jest, że to są te rzeczy, które mnie najbardziej dokręcają. Byłem zły trochę na ten wynik, bo rywalizacja wyszła dopiero na siódmym miejscu, co uważam za moją osobistą paczkę. <grystanie> <grystanie> więc, więc wiesz to. No, dokręcanie jest super przyjemne. W e też tak jest, że cały czas dokręcasz śrubki, coś, mm -hmm. coś poprawić, zoptymalizujesz, zrobisz coś nowego. Dostaliśmy taki komunikat mm -hmm. z reżyserki, te. Tak. Czyli jakby jest, powoli dobiega nasz czas. I get it. Ale dużo fajnych przemyśleń. Była to naprawdę taka lukratywna i merytoryczna rozmowa. Chciałbym ci za nią bardzo podziękować. Co byś chciał jeszcze przekazać na sam koniec? A wiesz co, chciałbym słuchacjom? wyjątkowo coś zareklamować, na czym nie zarabiam. Super, tak. zróbmy to. Bo w sierpniu, bo kiedy wypuścisz podcast? Um, zrobimy tak, żeby było dobrze. Okej. Okay. Bo w sierpniu wypuszczę, zrobię webinar i będzie to webinar zupełnie niesprzedażowy i za darmo, tak bardzo nietypowo, czyli nie tak, że nie wiem, za po 40 minutach mm -hmm. wprowadzania kontentu powiem, i skończył nam się czas. To jest ten moment. A ojej, no <laughs> niestety wszyscy się musimy stąd zawijać. Mam tu jeszcze dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. No, ale co ja tu mam? O, kodzik rapatowy na tak. kurs, który właśnie wam tu zaoferuję. Tak. Nie będzie nic z tych rzeczy. Po prostu niesprzedażowy webinar merytoryczny i będzie dotyczył on modelu RESA. Czyli właśnie tego rozpoznawalny ekspert, ekspert, specjalista. Amator właśnie tego ustrukturyzowanego modelu. To jest w ogóle ciekawe, że to się złożyło w akronim resa, bo tego nie planowałem i sprawdziłem, co to znaczy. No po polsku to nie oznacza nic. No ale mm, po szwedzku to oznacza resa, oznacza podróż. A po włosku Reza oznacza kapitulację. to jest akurat taka podróż, podczas której większość ludzi ma ochotę po prostu skapitulować. Nie? Fajnie. I, I o tym będzie ten webinar, więc zapraszam. gdzieś w połowie sierpnia, dokładnie jeszcze. To, tym... To Ty ustalimy datę emisji i datę. Tak, zapytam się. Także będzie, będzie ok w opisie. Z braku powiem, że to, to, to chcę zrobić. Będzie, webinar będzie o roboczym tytule, bardzo klik ale dowiozę ten temat jak zostać specjalistą, zarabiającym stówkę miesięcznie, 100 tysięcy złotych. Sounds cool, jest fajne. Wystarczająco. Tak, <laughs> myślę, że nie wiem, to jest czy... ich najbardziej okej. Okay. Tak. Na konferencjach nie mogłem tego zrobić, bo to już jakby za bardzo trąci telemango, a tutaj to jest mój webinar, kto chce, to przyjdzie i faktycznie o tym jest tak. ten przepis. Co zrobić, by tam tak. dotrzeć? I to jest właśnie wynik wielu analiz wstecznych, nie tylko moich, tylko podobnych ludzi, którzy nawet są dużo dalej niż ja, bo ja czuję, że co to jest stówka miesięcznie? Patrząc na ludzi, do których można dążyć, to to. jest to całkiem przyjemny już wynik. Poza tym dużo osób naszych słuchaczy, też właśnie buduje swoje marki, więc na pewno będzie dla nich to mm. merytoryka w pigułce. No tak, ale patrząc na ludzi, do których można dążyć, nie wiem, Szymon Negarz na przykład, tak? Tak. No to gdzie ja, gdzie on? No to w ogóle wiesz. On to przejechał tędy, gdzie ja teraz jestem, nawet się nie zatrzymał w swoim nowym Ferrari. Świetnie jest ok zbudowania tej marki osobistej. Podziwiam tak. też. Zresztą miał wpaść do podcastu, ale właśnie zabrakło mu czasu. Tak, nie dziwię się. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci również. Dziękuję ci bardzo za wysłuchanie mojego odcinka. Jestem ciekawy, czy pojawiły ci się jakieś pytania. Jeśli tak, to to jest właśnie moment, w którym możesz napisać je w komentarzu. Chciałbym ci także zachęcić do odwiedzenia mojej strony internetowej oskarlipiński.pl i zapisania się na newsletter. W każdą niedzielę o 9:00 wysyłam garść merytorycznych informacji o e-commerce i marketingu. Aha, jeszcze jedno bardzo ważne. Napisz mi, jakie tematy są dla ciebie interesujące, a może nagram odcinek o tym, co właśnie cię trapi.